Polonia 24, Anna Popek, dobry wieczór Państwu. Zapraszam na nasz serwis. Historia Polski oczami młodzieży z kraju i ze wschodu. Wzięli w dłonie telefony komórkowe, kamery i stworzyli filmy oraz animacje. A wszystko po to, aby w nowoczesnej, przystępnej formie opowiedzieć o ważnych wydarzeniach z historii Polski. Konkurs Patria Nostra rozstrzygnięty. O jego laureatach opowie Marta Szaniawska. Wypożyczyli milicyjny samochód, przebrali się, starali się dopracować każdy, nawet najdrobniejszy szczegół. Film był o porwaniu księdza Jerzego Popiełuszki. W naszej prezentacji skupiliśmy się na kulminacyjnym momencie, czyli scenie jego śmierci. Konkurs historyczny Patria Nostra to nie lada wyzwanie, bo jak w 30 sekund opowiedzieć na przykład o brawurowej akcji pod Arsenałem, misjonarzu świętym Wojciechu albo triumfie polskiej floty, czyli bitwie pod Oliwą. Bardzo interesujemy się historią Polski, bo historia Polski jest dla nas taka bardzo ciekawa i nasycona historia, bardzo długa. Od dawna wiadomo, że pomysłowość dzieci nie zna granic. Dziewczyny same wykonały animacje, narysowały, zanimowały, zrobiły zdjęcia i same zaśpiewały i zagrały piosenkę, która jest w tle tego filmu. Taki sposób na to, żeby pokazać, jak dzieciaki w Kazachstanie, które uczą się języka polskiego, jak wiele mają talentu. W zakończonym dziś konkursie wzięły udział polskie dzieci z kraju oraz z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Kazachstanu. Niebawem swoimi talentami będą mogli pochwalić się ich rówieśnicy z niemal całego świata. Będzie ogłoszony konkurs Patria Nostra, edycja zagraniczna, skierowany do Polonii amerykańskiej, Polaków mieszkających w Europie Zachodniej, a także Polaków mieszkających za wschodnią granicą. Bo ten młody człowiek, żeby już uświadomił sobie, tu jest moja ojczyzna, tu są moje dzieje, tu jest moja historia, tu jest język, moja wiara, moja religia, to jest wszystko moje dziedzictwo. W stolicy Małopolski nagrodzono dziś 25 konkursowych prac. Marta Szaniawska, Polonia 24.